trzecie spotkanie sparingowe, trzecia wygrana. To ma dla was jakieś znaczenie? Taka zwycięska seria? Okej, no to są mecze tylko towarzyskie, ale tak walczycie o te wygrane. Wiadomo, że gracie zawsze o zwycięstwo. Dokładnie, jakby każdy mecz jest po to, żeby go wygrać i jakby z takim nastawieniem wychodzimy na boisko. Natomiast no, są to mecze sparingowe i one mają głównie na celu jednak przygotować nas do sezonu. Trener jakby próbuje różnych ustawień, różnych zagrywek, jakby wszyscy poznajemy się dopiero, jesteśmy ze sobą 3 tygodnie, więc po prostu no, jest to lepsza forma treningu dla nas wszystkich. Jak ocenisz ten dzisiejszy trening, bo przez szczególnie to czwarte w kwartę zagraliście kapitanie w obronie zatrzymujące Radomian na 12 punktach, sami zdobyliście ich 35, przełamaliście, cała ta pogoń udała się, pewnie wygraliście. Faktycznie ta czwarta kwarta wyszła nam naprawdę dobrze, natomiast po prostu pierwsze trzy gdzieś tam nie mogliśmy znaleźć swojego rytmu, popełniliśmy trochę błędów w obronie, Radom doskonale to wykorzystywał, trafiał dużo otwartych rzutów, które po prostu im dawaliśmy właśnie poprzez naszą gdzieś tam złą komunikację w obronie. W czwartej kwarcie udało nam się te błędy w obronie wyeliminować, z czego też po prostu po dobrej obronie mieliśmy dużo szybkiego ataku. No po prostu zabraliśmy im ich broń i sami jakby wykorzystaliśmy ją i przez to wynik skończył się tak, jak się skończył. Musisz zdecydowanie więcej, zarówno ty, jak i Adam Inowski, czy Kuba Sadowski grać pod dziurą, pod nieobecność Erla Watsona, który leczy uraz. Jak czujesz się w tej roli? No, musicie sobie radzić jednak, ktoś po tej piątce grać musi. Patrzcie się o te piłki, o zbiórki. Myślę, że dajemy sobie radę całkiem nieźle pod proszą fakt, że gdzieś tam Erla z nami nie ma na razie. Natomiast no, i Darek Wyka, i Adam Ignowski, i ja gdzieś tam jesteśmy w stanie się, że tak powiem, masować pod tym koszem. I staramy się to robić najlepiej jak potrafimy. No, gdzieś tam będą się zdarzały dziury w sezonie i po prostu trzeba je łatać. Jak ocenisz drużynę na tym etapie przygotowań? Tak? Dopiero parę tygodni, trzy gry kontrolne za wami. Jak widzisz was na ten moment? Tak? Na 4 tygodnie, tak? Przed startem rozgrywek, za 4,5 tygodnia startuje liga. Myślę, że wyglądamy całkiem nieźle. Wiem, że ten nasz trener od motoryki Adam Blechman wysyłał wszystkim miesiąc przed przyjazdem tutaj indywidualne treningi, więc gdzieś tam każdy starał się je realizować tam, gdzie po prostu przebywał. Więc nie było tak, że przyjechaliśmy jacyś totalnie nieprzygotowani. Wiadomo, po tej pandemii są jakieś ubytki, czy fizyczne, czy kondycyjne. Natomiast też spotkaliśmy się wszyscy tutaj razem w miarę wcześniej, więc jakby mamy czas, żeby to nadrobić. Uważam, że 4,5 tygodnia do sezonu w zupełności nam wystarczy, żeby gdzieś tam dopiąć pewne sprawy i być przygotowanym na sezon. Trzecie spotkanie sparingowe, trzecia wygrana. Cieszycie się z tego, że mimo, że to jest tylko gra kontrolna, tak naprawdę spotkanie o nic, to jednak wygrywacie, jesteście tą drużyną lepszą? Szczerze mówiąc, myślę, że to, że wygrywamy, zależy od naszego skupienia, od naszej gry, od tego, że chcemy poprawiać naszą grę, bo tak naprawdę po to są te mecze. Chcemy poprawiać naszą grę, nie myślimy o tym, żeby wygrać mecze, myślimy o tym, żeby z meczu na mecz grać coraz lepiej się poznawać i myślę, że dlatego wygrywamy, bo już powoli czujemy grę. Czyli mówisz, że dobrze komunikujecie się już z kolegami z drużyny, mimo tych braków kadrowych, no bo jeden zawodnik dopiero do was dołączy, podkoszowy jest kontuzjowany, mimo tych braków potraficie radzić sobie z tym. Tak, myślę, troszkę wcześniej zaczęliśmy okres przedsezonowy. Myślę, że to, że trenujemy tydzień, 2 tygodnie dłużej od innych zespołów, robi troszkę różnicę, bo mieliśmy więcej czasu, żeby potrenować więcej aspektów gry, więcej zagrywek i powoli się zgrywamy, wygląda to coraz lepiej. No, na przestrzeni tego meczu od pierwszej kwarty do czwartej graliśmy coraz lepiej. W czwartej kwarcie graliśmy tak, jakbyśmy grali ze sobą 2 miesiące. Myślę, że idziemy w bardzo dobrym kierunku. A obrona właśnie w czwartej kwarcie to jest to, co chcielibyście prezentować, bo zresztą trener Kamiński mówił, że buduje drużynę przede wszystkim obrona i ta czwartej kwarcie kapitalnie broniliście, pozwalając Radomianom na 12 punktów. Tak, dokładnie. Bardzo dobrze graliśmy w obronie. Zaczęliśmy się przede wszystkim komunikować, poczuliśmy troszkę. Przez pierwsze 3 kwarty potrzebowaliśmy troszkę czasu, żeby poczuć rytm meczu i w ogóle, bo no wiadomo, okres przesezonowy jest troszkę cięższy.
Ćwiczymy tego dużo. Teraz mieliśmy tak naprawdę okazję zagrać to przeciwko komuś, kto nie wie, co my gramy. Dlatego to było takie, musieliśmy powoli w to wejść. No i ta obrona działa, działa, naprawdę działa. Gramy dobrze, komunikujemy się i więcej serca włożyliśmy w tę obronę przede wszystkim. Myślisz, bo tak naprawdę w tej drużynie masz szansę pełnić taką rolę, chyba jakiej nie pełniłeś w ostatnim czasie, tak, jesteś zawodnikiem w sparingach, ale chyba tak będzie też w sezonie pierwszopiątkowym, na którego trener bardzo liczy. Cieszysz się z takiej roli, że będziesz pełnił ją w drużynie? Tak, oczywiście. Bardzo się cieszę, że trener Kamiński daje mi szansę. Bardzo ciężko pracuję, żeby pokazywać, że jestem tego wart. Wkładam 100% serca w mecze. Robię swoją robotę i myślę, że pokażę jeszcze trenerowi Kamińskiemu, że mogę dostać jeszcze więcej. Zamykaj! Zamykaj!